Cześć, Manko. Witam w następnym wideo poradniku Szymon, zrób to sam. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się takim króciutkim odcinkiem porównania central fakowskich 452 MPS z centralą 455D. A różnica jest naprawdę błaha i różni się tylko, różnią się te dwa sterowniki tylko i wyłącznie tym, że w przypadku Central 452 MPS mamy, czyli tych starszych, moim zdaniem dużo lepszych od, od tych 455, e, mamy deep switche do ustawienia parametrów, czyli e, logiki pracy, siły siłowników, e, wyprzedzenia, opóźnienia skrzydła i to w zasadzie tutaj tyle. Tu mamy kilka przełączników, które Omówimy w następnym, w następnym odcinku. A w przypadku centrali 4.55D mamy wyświetlacz. Mamy wyświetlacz i z trzema przyciskami. I to w zasadzie jest tyle. Wszystkie, wszystkie złączki typu zasilanie plus dwa siłowniki plus lampa ostrzegawcza i wszystkie akcesoria dodatkowe typu fotokomórki, sterowanie z przycisku dzwonkowego czy podłączenie jakichś innych akcesorii, podłączenie radia Mamy to samo, niczym się więcej ta, ta, ten sterownik nie, nie różni. One są głównie, te dwa sterowniki montowane do, do siłowników 414, 414 Long, do Geniusów, w 300, 400 i to w zasadzie, w zasadzie tylko, tylko różni się tym, właśnie, że, że mamy tutaj wyświetlacz i programowanie tego, całej tej logiki pracy, tak jak w przypadku napędów 740 jest właśnie przy, przy użyciu tych, tych trzech przycisków. Taki króciutki, króciutki film. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam, cześć.